W dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu przepis na pyszną i zdrową sałatę, za który na pewno podziękuje Państwu Wasza wątroba, w szczególności jeśli chorujecie Państwo na stłuszczenie tego organu. Ponieważ jest to film praktyczny, to tylko w telegraficznym skrócie przedstawię składniki i powiem, dlaczego ich używam. A jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na odcinek. Po pierwsze, w przepisie pojawi się awokado. Jest ono zarazem bazą dzisiejszego przepisu. W badaniu naukowym z 2015 roku dowiedziono, iż już niewielkie ilości tego składnika, bo zaledwie pół sztuki dziennie, pozytywnie wpływa na przebieg stłuszczenia wątroby. Dalej w przepisie pojawi się papryka oraz cytryna. Są to bogate źródła witaminy C, która pomaga wątrobie metabolizować tłuszcze oraz aktywuje receptor alfa, hamując także otyłość trzewną. Poza tym idealnie komponują się ze smakiem z pozostałymi składnikami dzisiejszego przepisu. Starałem się wybrać dla Państwa składniki nie tylko niesamowicie zdrowe, ale także te, które będą komponowały się ze smakiem z resztą dzisiejszego przepisu. Kolejny składnik to oliwa z oliwek. O jej niesamowitej roli w utrzymaniu naszego zdrowia nagrałem cały odcinek. Tam dokładnie mówiłem, dlaczego pozytywnie wpływa na naszą wątrobę. Jednym z najbardziej miarodajnych wskaźników tego oddziaływania jest zmniejszenie stężenia enzymów wątrobowych, których podwyższone stężenie świadczy o złym funkcjonowaniu tego narządu. Zatem obniżając stężenie tych markerów wątrobowych, mamy laboratoryjny dowód na to, iż oliwa z oliwek pozytywnie wpływa na naszą wątrobę. W przepisie oczywiście nie może zabraknąć ostropestu plamistego. Dzisiaj pojawi się w formie oleju. Ostropest plamisty zawiera w sobie silimarynę, która w tysiącach badań naukowych nie tylko powoduje zmniejszenie stłuszczenia wątroby, ale w wielu przypadkach także regenerację tego narządu. Swoje miejsce w dzisiejszej sałatce znalazł także olej z orzecha włoskiego, który jest bogatym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3 oraz licznych polifenoli. Oba te składniki są wybitnymi przeciwutleniaczami, niezwykle potrzebnymi u osób z zaburzeniami pracy wątroby, ale także oczywiście ze stłuszczeniem tego organu. Orzechy włoskie zawierają aż 1,5 g polifenoli na 100 g surowca. Jest to wyśmienity wynik. W końcu w przepisie znalazła się także kurkuma, w której oczywiście, jak wszyscy chyba wiemy, znajduje się kurkumina. Ten składnik, prócz normalizacji enzymów wątrobowych, ewidentnie zmniejsza także zakres samego stłuszczenia wątroby. Prócz tego, niektóre badania naukowe wskazują nawet na to, że może powstrzymywać przekształcanie się stłuszczenia wątroby w zwłóknienie wątroby. No i w końcu, aby wzbogacić kompozycję smakową, dodałem pomidora, kolejno pieprz z ziołami, no i dosłownie szczyptę soli. Pomidory zawierają w sobie bardzo cenny składnik, który można powiedzieć, że nasza wątroba ubóstwia. Ten składnik nazywa się likopen. O likopenie nagrałem cały odcinek na moim kanale i do tego odcinka Państwa zapraszam. Dzisiaj niestety nie miałem w dyspozycji pomarańczowych pomidorów, które są bogatszym źródłem likopenu, więc użyłem pomidorów czerwonych. Zapraszam Państwa do części praktycznej. Witam Państwa w części praktycznej i jak to zawsze bywa na moim kanale, od razu przechodzimy do przedstawienia składników z dzisiejszego przepisu. Potrzebujemy natkę pietruszki, cebulę, paprykę, pieprz, może być ziołowy, ja sobie przygotowałem troszkę wcześniej, kurkuma, pomidor czerwony, dziś niestety nie mam pomarańczowego, awokado, pół cytryny, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, olej z ostropestu i olej z orzecha włoskiego. Szukamy awokado odpowiedniej twardości. No i kroimy sobie na pół. Kolejno wyciągamy pestkę. Dzielimy na ćwiartki. Skórka sama schodzi, nie trzeba zatem używać ani noża, ani skrobaczki. Teraz pokroimy sobie awokado, które będzie bazą dzisiejszej sałatki. Powoli, bez pośpiechu, bo ja już zdążyłem się dzisiaj skaleczyć w palec, a odcinek trzeba nagrać. Awokado wsypujemy do miski, ale zauważyłem, że będzie go za mało.
więc dokroję sobie jeszcze połówkę. No i teraz przyszedł czas na cebulę. W zależności od wielkości, bo ja dzisiaj akurat mam dużą, używamy od połowy do jednej sztuki. Wsypujemy cebulę do miski. Ponownie przygotowujemy sobie deskę do krojenia, tym razem kroimy paprykę, która jest źródłem witaminy C. Oczywiście zielona papryka ma tej witaminy więcej, niemniej jednak smak zielonej papryki niezbyt pasuje do dzisiejszego przepisu, dlatego używam żółtej. Kolejno kroimy pomidora, niestety dzisiaj nie mam pomarańczowego, który byłby bogatszym źródłem likopenu. Tego pomidora też nie poddawałem obróbce termicznej, żeby niepotrzebnie nie wydłużać tego filmu. Kroimy natkę pietruszki, która niesamowicie wzbogaci smak i aromat dzisiejszej sałatki. Dołóżmy sobie jeszcze troszkę. Wsypujemy natkę pietruszki i mieszamy. Dodaję jeszcze odrobinkę. Dodaję pieprzu do smaku, kolejno 4 szczypty kurkumy, olej z ostropestu, olej z orzecha włoskiego, oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, kolejno wszystko mieszamy. Sprawdzam, czy smakuje. Wyciskamy połowę cytryny do sałatki. Kolejno dalej mieszamy. Dodajemy dosłownie szczyptę soli, ponownie mieszamy i gotowe. Tak wygląda sałatka dla zdrowia naszej wątroby. Szanowni Państwo, skończyliśmy właśnie nasz bardzo zdrowy i naprawdę smaczny przepis. Pozwólcie jeszcze tylko chwilkę, że zaproszę Państwa do części teoretycznej. Tam mam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz do przekazania. Szanowni Państwo, ponieważ nagrywanie odcinków praktycznych jest dla mnie, mówiąc najprościej, niesamowicie czasochłonne, no to w takim układzie pomyślałem, że zwrócę się do Państwa z bardzo prostym pytaniem. Czy chcecie Państwo, bym nadal nagrywał te odcinki praktyczne, czy wystarczy Państwu tylko i wyłącznie teoria, czyli przedstawienie przepisu, a z praktyką poradzicie sobie Państwo sami? Proszę wszystkich moich słuchaczy o szczerą opinię, ponieważ naprawdę bardzo się z nią liczę. To pozwoli mi lepiej planować wszystkie moje kolejne odcinki. A z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.